Całkowicie nowo opracowany model Pico w segmencie Expert polskiej mocnej lokomotywy spalinowej SU-46 przeznaczonej do ciężkich składów trafia właśnie do autoryzowanych sklepów. Po pozytywnych doświadczeniach z eksploatacją pierwszych lokomotyw SP-45 krajowej produkcji, Polskie Koleje Państwowe podjęły decyzję o zamówieniu mocniejszej wersji, którą będzie można skierować do kwalifikowanego ruchu pasażerskiego. Konstruktorzy sięgnęli po sprawdzony już w SP-45 silnik na licencji Fiata, jednakże zwiększyli jego moc do 2250 koni mechanicznych. Kolejne zmiany polegały na zastosowaniu prądnicy do elektrycznego ogrzewania wagonów. Zoptymalizowano kształt pulpitów sterowniczych maszynisty oraz charakteryzującego się ryflowanymi ścianami pudła lokomotywy. Po zdiagnozowaniu i usunięciu drobnych mankamentów w dwóch pierwszych lokomotywach prototypowych, zakłady Cegielskiego w Poznaniu dostarczyły w latach 1996-1997 dalsze 50 sztuk lokomotyw, które spełniały oczekiwania tak dalece, iż rozważano zamówienie kolejnych 267 maszyn o prędkości maksymalnej do 120 km na godzinę. Lokomotywy te jeździły i jeżdżą nadal regularnie do Niemiec. SU-46-039 PKP z epoki czwartej jest dostępna w następujących wariantach. Jako wersja analogowa o numerze artykułu 52860, jako wersja trójszynowa na prąd zmienny o numerze artykułu 52861, jako wersja cyfrowa z dźwiękiem o numerze artykułu 52862 i jako wersja trójszynowa z dźwiękiem o numerze artykułu 52863. Wersje na prąd zmienny wyposażone są fabrycznie w dekoder Plux-22 zgodny z MFX. Model Pico atrakcyjnej lokomotywy SU-46-039 PKP wyróżnia się precyzyjnym odwzorowaniem charakterystycznego kształtu pudła z ryflami, przestrzennymi lusterkami, syrenami, delikatnymi kratkami wywietrzników na dachu, przestrzennymi podestami, filtrem oleju. Zgarniaczami oraz odwzorowanym wyposażeniem kabiny maszynisty. Lokomotywy Pico SU-46 posiadają ponadto osobno montowane wycieraczki, poręcze przy drzwiach, gniazda sterowania wielokrotnego oraz drabinki. Świetnie odwzorowane grawerowane wózki wyposażone są w tłumiki, napęd prędkościomierza oraz cylindry hamulcowe. Także dach odwzorowany jest perfekcyjnie i wyróżnia się dodatkowo zamontowanymi klapami, uchwytami, kominami, wywietrznikami oraz anteną radiotelefonu. Malowanie i nadruki wykonane są również nienagannie. Podwozie SU-46 posiada ramę odlaną z metalu, a pięciobiegunowy silnik z kołami zamachowymi zapewnia doskonałe właściwości jezdne. Dwie gumki przyczepnościowe zapewniają dużą siłę pociągową. Model wyposażono w kinematykę krótkiego sprzęgu NEM. Wersja na prąd zmienny wyposażona jest w dekoder Plux-22 zgodny z MFX. Model posiada gniazdo Plux-22 zgodne z NEM-658 i jest przygotowany do instalacji dekodera z możliwie dużym głośnikiem.
Wszystkie dostępne funkcje można włączać i wyłączać dzięki cyfrowemu dekoderowi. Model SU46 posiada oświetlenie LED o świetnych właściwościach. Zmiana oświetlenia białe-czerwone następuje automatycznie w zależności od kierunku jazdy. W trybie cyfrowym można przykładowo wyzwalać następujące funkcje. F0 – włączanie, wyłączanie świateł. F1 – odgłosy silnika. F2 – syrena wysoko. F3 – syrena nisko. F4 – oświetlenie kabiny, kabina 1 lub kabina 2. F6 – oświetlenie przedziału maszynowego. F14 – sprężone powietrze. F17 – kompresor. F18 – radiotelefon. 38-20-04, gości drogowe. Jestem na odbiorze. Masz wjazd na tor pierwszy, po prostym i tam się sprężaj troszeczkę, szybciej. Dobra, dajmy kopa. Ta mocna, spalinowa lokomotywa to kolejny wiernie odwzorowany z dużą liczbą detali przez firmę Pico model ważnej i znanej polskiej lokomotywy w skali 1:87. Ponadczasowa konstrukcja ujmuje nadal swoją udaną sylwetką, a precyzyjne, czyste malowanie oraz nadruki modelu podkreślają jej dobry, wiernie oddany wizerunek. Ponieważ lokomotywy te od początku regularnie gościły i goszczą w Niemczech, przed modelarzami ze wschodu i zachodu otwiera się szerokie spektrum możliwości ich zatrudnienia. Dla realistycznego oddania składów pociągów z epoki czwartej w ofercie Pico znajdziemy wagony pasażerskie z rodziny 111, 112A oraz 120A.